Pomimo istnienia w Tychach dwóch noclegowni, patroli Straży Miejskiej, pomocy dla osób w kryzysie bezdomności, część i tak decyduje się na życie na ulicy. O ile latem pogoda tego nie utrudnia, w zimie jest to dramatyczny wybór. Pokazało to kilka ostatnich dni. Patrol Straży Miejskiej, poinformowany przez mieszkańców, odnalazł zwłoki mężczyznę w centrum Tychów. A to kolejny tego typu przypadek, tylko w tym mieście, w ciągu tygodnia. Karolina Komada. Do tragicznego odkrycia doszło przy Alei Niepodległości. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon. Powiadomiono również prokuratora, który prowadził nadzór nad czynnościami. Tożsamość mężczyzny została ustalona. To 67-latek bez stałego miejsca zamieszkania. Śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności śmierci mężczyzny, jest prowadzone przez tyskich policjantów pod nadzorem prokuratury rejonowej w Tychach. To już drugi taki przypadek w przeciągu ostatnich dni. W sobotę 9 grudnia w altanie śmietnikowej na osiedlu K w Tychach również znaleziono zwłoki mężczyzny. Był to również bezdomny, kojarzony przez funkcjonariuszy, którzy przyznają, że często oferowali mu wsparcie i pomoc. Pomoc, którą proponują każdemu podczas swoich patroli. W razie jakiegokolwiek zapotrzebowania pomóc, czy to właśnie przekazując ciepły koc, niejednokrotnie jakiś ciepły posiłek, bądź po prostu powiadomić odpowiednie instytucje, które tą osobą mogłyby się zająć. Jeżeli chodzi o ten ciepły posiłek bądź jakąkolwiek żywność, strażnicy w Tychach niejednokrotnie pełniąc służbę na terenie naszego miasta, na samochód biorą termosy z ciepłą kawą, herbatą bądź barszczem i w tym okresie jesienno-zimowym po prostu jest to przy okazji tym osobom wydawane. Służby podczas patroli zachęcają też te osoby do skorzystania z szerszego wsparcia. Na terenie miasta działają dwie noclegownie, które wciąż przyjmują bezdomnych. Ta przy ulicy Mikołowskiej 122 może przyjąć do 50 mężczyzn. Dajemy im schronienie, dajemy im zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jeden gorący posiłek. Gwarantujemy również pieczywo. Posiadamy tutaj zaplecze higieniczno-sanitarne, czyli mają tutaj i ubikacje, i prysznice, i miejsce do wyprania odzieży. Mamy sporo odzieży, w którą mogą się te osoby przebrać. Tyskie noclegownie i schroniska organizują zbiórki odzieży nie tylko dla bezdomnych mężczyzn. Kobiety w kryzysie bezdomności, choć to rzadsze przypadki, też mogą starać się o pomoc. Powinny się zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach na ulicy Budowlanych 59 do informacji. Tam pracownicy socjalni dokonają wszystkich formalności związanych z wydaniem skierowania takiej osobie i wytłumaczeniu, w które miejsce mają się, że tak powiem, udać. I tego typu miejsca, do których bezdomne mogą się udać, zawsze stoją otworem.